Witaj! W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć kwestię spadkobrania po osobie zmarłej na terenie Niemiec, która miała tam ostatnie swoje miejsce zamieszkania. Strata osoby bliskiej jest dla nas często sytuacją nieoczekiwaną i bardzo ciężką. Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie podejmiemy określonych działań, to będzie miało to swoje konsekwencje prawne i finansowe. Masz trzy możliwości. Po pierwsze, możesz odrzucić spadek. Istnieje taka możliwość, że odrzucasz spadek na terenie Polski, jednakże pamiętaj, żeby poinformować o tym sąd niemiecki. Po drugie, nic nie robisz, w efekcie przyjmujesz spadek wprost. Oznacza to przejęcie pełnej odpowiedzialności za aktywa i długi spadkowe. I tu uwaga, co do zasady nie można ograniczyć odpowiedzialności za długi spadkowe. Istnieje co prawda możliwość powołania zarządcy spadkowego na terenie Niemiec, ale zawsze wiąże się to z dużym ryzykiem. Po trzecie, możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza na prawie polskim. Jest to możliwe dzięki przepisom prawa unijnego. Oznaczać to będzie, że nie będziesz ponosił odpowiedzialności za długi spadkowe przekraczające wartość majątku spadku, który odziedziczyłeś. Przed podjęciem decyzji, czy przyjąć spadek, czy odrzucić, dobrze zorientować się w sytuacji majątkowej spadkodawcy. Pamiętaj, że na odrzucenie spadku, mieszkając w Polsce, masz 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedziałeś się o śmierci spadkodawcy. W przypadku przyjęcia majątku spadkowego będziesz potrzebował niemieckiego dokumentu, który jest poświadczeniem dziedziczenia. Przyjęcie ze spadku może wiązać się również z tym, że będziesz musiał złożyć deklaracje dotyczące spadku, deklaracje podatkowe, nie tylko na terenie Polski, ale i na terenie Niemiec. Poniżej w opisie filmu przygotowałem adres strony, na której znajdują się linki, które możesz wykorzystać w przypadku dziedziczenia po osobie, która zmarła i miała miejsce zamieszkania na terenie Niemiec.